Teraz! Witam Państwa w piątym jesiennym magazynie piłkarskim Gol. Jest to pierwszy prawdziwie jesienny program w nowym sezonie. W sierpniu piłkarzom przeszkadzał upał. Teraz przyszło im rywalizować w strugach deszczu. Amika Wronki w błyskawicznym tempie dobrnęła do ekstraklasy i raptem po jednym sezonie w elicie na dobre usadowiła się w czołówce. Po 7 kolejkach Amika była na pozycji lidera i w tej roli przyjechała do Warszawy. Mecz na Konwiktorskiej zapowiadał się bardzo ciekawie, ale w stolicy też lało. Mecz warszawskiej Polonii z liderem ekstraklasy Amiką Wronki nie był wielkim widowiskiem. Wpłynął na to brak kilku piłkarzy w obu zespołach. W Amice kontuzjowana jest większość napastników, których wyręczyć miał pomocnik Adam Fedoruk. Dariusz Dziekanowski z Polonii oglądał mecz z trybun. Zagrał w przyszłości w barwach Polonii Warszawa. Po prostu ostatnie ostatnie wydarzenie, jakie miałem na Litwie, pobicie, prawda. Bardzo potrzebowałem wtedy wsparcia ze strony klubu i ja myślę, że za szybko zrezygnowano z moich usług. Myśląc o tym, że już nie wrócę na wojsko, że nie będę mógł uprawiać sportu. Zaskoczeniem dla kibiców czarnych koszul był też brak na boisku Tomasza Untona. Trener Majewski wpuścił go do gry dopiero po przerwie. Rozmawiałem z synem i trener rozmawiał ze mną przed meczem, że będzie lepiej tak, jeżeli ja wejdę w drugiej połowie. Ta zmiana korzystnie wpłynęła na grę polonistów. Po bezbarwnej pierwszej połowie, w której efektem przewagi gospodarzy była tylko duża ilość wykonywanych przez nich rzutów rożnych, w drugiej ich akcje zaczęły być coraz bardziej groźne. Po jednej z nich, w 70. minucie, Emanuel Tetech uzyskał prowadzenie dla Polonii. Czarne koszule nie cieszyły się jednak nim długo. Dwie minuty później Grzegorz Wódkiewicz po błędzie obrońców strzelił wyrównującą bramkę dla gości. Remis w Warszawie nie zadowolił żadnego z zespołów. Polonia była obrazowo zespołem lepszym od nas, miała dużą przewagę w środkowej strefie boiska, ale myślę, że byliśmy drużyną bardziej praktyczną od Polonii i udało nam się osiągnąć nasz cel, którym było nieprzegranie meczu i wywiezienie punktów. Polonia zagrała dobry mecz. Uważam, że zmusiła nas tutaj do dużego wysiłku. Myśmy byli zresztą przygotowani na to, bo wiadomo, jesteśmy liderem i każdy na lidera inaczej się mobilizuje. Zespół po prostu nie zagrał tak konsekwentnie w linii pomocy, jakbym tego oczekiwał i dlatego nie mogliśmy się pokusić o zwycięstwo. Przyzwyczaiłem się do gry w linii pomocy. W Legii grałem na przykład na lewej pomocy, gdzie mogłem ofensywnie atakować. Natomiast w drużynie Amiki troszeczkę zmieniło się to, ponieważ mieliśmy dużo kontuzji i nie mieliśmy napastników. Dlatego trener postawił na mnie, grałem w ataku i do tej pory muszę tak występować. Trener Majewski myśli, by nie powtórzyć błędów z meczu z Amiką w pierwszych po dwuletniej przerwie derby Warszawy. Mieliśmy sporą ilość rzutów wolnych, sporą ilość rzutów rożnych. Jeden stały fragment gry wykorzystaliśmy. No, żałuję, że po takiej grze straciliśmy dwa punkty. Legia mimo wszystko naprawdę gra bardzo dobrze. Bardzo ładnie to pokonał tę drużynę trener Jabłoński z Brychszym. Więc będzie to ciekawe widowisko, ale wiadomo, że każdy z każdym może wygrać, więc na Łazienkowskiej myślę, że jest szansa, tak mówię, powalczenia. Stołeczne derby zapowiadają się pasjonująco z kilku przyczyn, chociażby organizacyjnych. Przecież jedna grupa działaczy będzie chciała coś udowodnić drugiej i odwrotnie. To dopiero za tydzień, a dla warszawskich kibiców najważniejsze jest to, że oba kluby wbrew obawom spisują się w nowym sezonie dobrze. Nie mogą tak powiedzieć o swoich pupilach kibice Górnika i ŁKS-u. Przed ósmą kolejką te drużyny zajmowały dwa ostatnie miejsca w tabeli, a Łodzianie jako jedyni nie odnieśli w nowym sezonie zwycięstwa. ŁKS kosztem Górnika przełamał tę pasę. W Zabrzu spotkały się zespoły zamykające tabelę. Górnik, Stroje Niebieskie i ŁKS. Drużyna łódzka zubożona brakiem Macieja Terleckiego, u którego wykryto zaburzenia w pracy serca. W podstawowym składzie nie było też Witolda Będkowskiego. Kto i kiedy zasili osłabiony zespół ŁKS-u? No, w dniu dzisiejszym wystąpi zawodnik z Nigerii, Sylwester Okosunu, napastnik. Jest to zawodnik grający w przodzie, który grał w stolicy kraju w Lagosie, w zespole, który zajmuje pierwsze miejsce. Fatalna aura nie odbiła się na poziomie meczu. Dwaj outsiderzy stworzyli pełne emocji widowisko. Początek należał do gospodarzy. Bardzo dogodne sytuacje nie wykorzystali kolejno Kuźmy. Po 10 minutach zmarnowanych ataków
gola udaje się strzelić Lekkiemu. Na 5 minut przed przerwą doskonałą okazję na podwyższenie rezultatu zaprzepaścił Szemoński. Chwilę potem podanie z lewej strony od Nigeryjczyka Okasuny otrzymuje Dubicki i nie daje szans bramkarzowi Górnika Klitcie. Nikt się wtedy nie spodziewał, że będzie to początek dramatu Zabrzan. Szybko przeprowadzoną akcję po zmianie stron gości zakończył po raz drugi Dubicki i ŁKS obejmuje prowadzenie. Chwilę potem daje o sobie znać nowy nabytek Łodzian czarnoskóry Okasun, który podwyższa wynik na 3-1. Dwa gole w przeciągu niecałej minuty wywołały szok u piłkarzy Górnika. Kwadrans później pogrąża gospodarzy Danielewicz, popisując się przepięknym uderzeniem w okienko bramki Klitty. Przez resztę spotkania gospodarze atakowali częściej, ale czynili to bardzo chaotycznie. Żadna z ich akcji nie wpłynęła na końcowy rezultat. Górnik ŁKS 1-4. Cieszę się bardzo z tego, że zespół mimo utraty bramki w pierwszych 15 minutach poderwał się do walki, strzelił 4 gole i odnieśliśmy pierwsze zwycięstwo w rundy jesiennej. My wiedzieliśmy od dłuższego czasu, że gra tej linii obronnej to jest naszą piętą achillesową. Potrafimy sobie stworzyć masę sytuacji, dużo sytuacji podbramkowych, natomiast słabo gra linia defensywna. No mamy młodych zawodników, nie mamy tu specjalnego innego wyboru, jak postawić na młodych zawodników, bo już chyba gorzej być nie może. No właśnie, w Górniku szykuje się tąpnięcie. Finał masowej wyprzedaży w ostatnich sezonach jest tragiczny. Teraz na ratunek może być już za późno. Sytuacją jednego z najbardziej zasłużonych dla polskiej piłki klubów zajmiemy się w najbliższym czasie. Teraz o innych spotkaniach. Rozpoczynamy od meczu, po którym mamy nowego lidera. Lech odzyskuje pozycję lidera po meczach na własnym boisku. Szkoda tylko, że świadkowie tych powrotów są tak nieliczni. W obecności 1000 widzów podopieczni Ryszarda Polaka rozegrali ze Śląskiem dobry mecz, nie dając się niesprzyjającej, jak w całym kraju, pogodzie. Lechici prowadzili po bramce Artura Wichniarka. Nie zdeprymowała ich odpowiedź Jarosława Góry w drugiej połowie. Szybko, celnie strzelił Piotr Rajs, a na 3-1 trochę przypadkowo podwyższył Krzysztof Piskuła. W Olsztynie tylko w pierwszych minutach Zagłębie prezentowało się jako tako. Później piłkarze Stomilu hasali bezkarnie wśród zielonych cieni. Bramki dla gospodarzy strzelili walczący o powrót do kadry Sylwester Czereszewski, debiutant z meczu z Cyprem Rafał Kaczmarczyk i Rosjanin Kirył Rybakow. Trudno powiedzieć, czy Mirosław Dragan wytłumaczy się w klubie kłopotami kadrowymi. Wisła w 7 pierwszych meczach zdobyła tylko 3 bramki. W sobotę niemal podwoiła ten dorobek, wygrywając z Sokołem 2-0. Pierwszą bramkę dla zespołu Apostela strzelił wypożyczony z warszawskiej Polonii Arkadiusz Wiereszko. W ostatniej minucie meczu wynik ustalił Janusz Świerat. Skoro Bełchatów wygrał u siebie z Widzewem i Zamiką, to na stadionie GKS-u już przed meczem dopisywano gospodarzom 3 punkty. Słabo spisując się do tej pory Raków skorygował jednak te oczekiwania. Częstochowianie prowadzili po bramce Jacka Magiery. 1/3 oczekiwanego zysku Bełchatowa uratował Mariusz Kukiełka. W 8 rozegranych meczach 4 zwycięstwa gospodarzy i 3 remisy. Jedynie ŁKS zdobył komplet punktów na boisku rywala, a tylko piłkarzom Sokoła i Zagłębia nie udało się strzelić gola. I tak jak na początku roku, znów mamy niekompletną tabelę. Na fotel lidera wrócił Lech, który po raz kolejny zmienił na tej pozycji sąsiadów z Wronek. Amika ma punkt straty, Legia 2 punkty. Stomil awansował aż o 5 pozycji, swoje lokaty poprawiły też oba kluby krakowskie. W środku tabeli utrzymuje się tłok. 13 Śląsk ma tylko 2 punkty straty do zajmującego 6 pozycję Stomilu. W strefie spadkowej czwórka, która ma na swym koncie tytuły Mistrzów Polski. Pierwsze zwycięstwo ŁKS-u pozwoliło Łodzianom zepchnąć na ostatnie miejsce Górnika Zabrze. 6 bramkę strzelił Sławomir Wojciechowski, 5 Marcin Mięciel, ale wciąż z 7 golami najskuteczniejszym piłkarzem Ekstraklasy jest Bogdan Prusek. Proszę Państwa, w tym miesiącu wybieramy bramkę sierpnia. Głosować można do 7 października, a zatem przez cały miesiąc po jedno połączenie. Minuta kosztuje 2,14 zł, w tym VAT. Przypominamy teraz kandydatki do tytułu bramki sierpnia. Katowice, telefon 0755 571.
Bramka numer 2, Witold Wawrzyczek z Ruchu Chorzów, 0755 572. Bramka numer 3, Ryszard Wieczorek z Odry Wodzisław, 0755 573. Bramka numer 4, Marek Citko z Widzewa, 0755 574. I bramka numer 5, Jacek Berenstein z GKS-u Bełchatów, 0755 575. Czekamy na Państwa telefony. Nagrodą dla Państwa jest telewizor kolorowy 21 cali, który rozlosujemy właśnie 7 października. A w magazynie piłkarskim Gol to już wszystko. Na następny program zapraszam równo za tydzień, 16:35, program drugi. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. To jest to Buncola, cudowna akcja! Nie ma spalonego, znakomita sytuacja! Szansa! Kochaj Jezus Maria! Wykorzystał ten moment zagapienia 2-0!